Witamy na YouTubach ponownie. W ogóle dzisiaj będzie live zapis, znaczy dzień zapisów z live'a. W sensie takim, że mam 4 zapisy z live'a do wrzucenia, więc jakoś je podzielę na cały dzień i ten. Szczególnie ja robiłam ścieżki, znaczy dla mnie Triss z sentymentu i Yennefer z wyglądu, natomiast zakończyłam grę tak, że tak jak teraz, że wybrałam obie, czyli tak naprawdę żadną. Nie masz questa, nie masz. Później kończyłam grę skupiając się na Triss, a na końcu na Yennefer. Nie to. Słuchajcie, ja aktualnie jestem na etapie i to, co będziemy się robić na live'ie, może jakieś nie będzie super porywające, ale jak widzicie, mam w miarę mapkę tutaj pozwiedzaną. Robię wszystkie znaki zapytania. No, to już mam akurat zrobione. Czyli tutaj znaki zapytania. Zostały nam jeszcze te tutaj. I później się będę przenosić na Skellige. Które zakończenie najbardziej mi się podobało? Chyba to, które miałam pierwsze. W sensie to, które miałam tutaj. I to było to zakończenie z mieczem i powrotem do Białego Sadu. No już. I żeby nie było, postać mam na 33 levelu, a skille mam rozdane w taki sposób. I widzę. Właśnie muszę zobaczyć jedną rzecz. No już, już, nie wierzgaj mnie tu. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest maksymalny level postaci. Mam przy sobie item na 39, więc 39 na pewno można mieć. Schowaj, że ten miecz. Co to jest? Bo zielone mutageny dają życie. Nie to, żebym miał jakieś problemy, ale... Boże, jak ja uwielbiam muzykę w tej grze. Nie, ogólnie ja zazwyczaj z grami mam tak, że ja sobie wyciszam, a słucham jakieś tam swoje muzyki, na przykład ze Spotify'a. Natomiast Wiedźmin jest jedną z tych niewielu gier, gdzie normalnie soundtrack z gry leci. Szczególnie Wiedźminy, bo z każdą częścią tak mam. Mam nadzieję, że na górze będzie coś zajebistego.
Ja pod tą górę podłaziłam z zupełnie innej strony. Nie wpadłam na to, że to jest przejście jaskinią. Fuck. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. Spróbujemy to jakoś tak delikatnie zjechać. Tak, żeby się zbytnio nie zabić, a do celu mieć blisko. Parę gier mi się zdarzyło przejść na 100%. Aczkolwiek nie mam tak, że muszę przejść na 100%. W sensie nie mam tak jak na przykład ma Kamil, w sensie CTSG. Że on te wszystkie gry tylko platyna, platyna. Nie, tak nie mam. Dobra, co mnie tu czeka? Mglaki? Mglaki. Wygląda jak wielka czaszka dinozaura. Dobra, co my tu mamy ciekawego? No i gdzie? Mam to śledzić, czy jak? Nie, to było jakieś questa. Widzicie gdzieś taką skrzynkę? Tu są ślady, ślady prowadzą do trupka. Potrzebuję klucza, którego nie mam. Tutaj jest niby gdzieś skrzynka, której nie ma. Dobra, idźmy po śladach w tą stronę. O! No tutaj trzeba biegać na wiedźmińskich zmysłach, bo dupa. No na pro... Nie ma tak biegać pół dnia za... Dobra, jedźmy tam. Teraz lipy mam to, bo wszystkie te wykrzykniki są na obrzeżach i muszę jeździć wszędzie na tej płotce, a płotka jest takim koniem, że... Także tego. Ja nie wierzę, że ten live trwa już 3,5 godziny.
poszaleliśmy dzisiaj. No tu. Jest płotka. Znaczy, Ark bardziej myślałam na live, jeżeli kiedyś się dorwę do tego tytułu. Chociaż nie wiem, bo mało widziałam i... Dalej. I ciężko z nim powiedzieć. Wspomniałem, że 3,5 godziny i zaczęłam ziewać, chociaż taka godzina. A jak skończę live, jeszcze będę z 2 godziny oglądać z archiwum X, jak nie lepiej. Nie, jakoś książki wyzmienia, nie. W ogóle muszę się kuźwa w końcu odbrazić z tą. Skrzyni mi chodziło. Jeszcze nie? Tak, Kina, wleź w ognisko, bo możesz. Bo trzeba sobie umieć odpalić najnowsze streamy, bo ogólnie Hitbox ma niestety to do siebie, że jak się klika videos, to wrzuca te najbardziej oglądane. Tylko trzeba sobie kliknąć Most Recently. Zresztą nie wszystkie gry są w archiwum, jeżeli gra idzie na YouTube, to po prostu nie idzie tutaj do archiwum. I co pasuje? Tata, ja nie będę się bijał z czymś, co zabijam na hita. Kto pomaga ci, Sielfon? Dlatego zasłużyłeś na nagrodę, Madgen. Znajdź mnie w obozie. Tu niedaleko to coś ci da. Chyba tu. No. Nieważne. Czy ogólnie mieszkam sam od 20 roku życia? Płotka easy, kurwa. Wstrętny patatajarzu, bo cię przerobię, no. Kiełbasę, czy tam jakieś inne moje boje. No już! Dalej. Pieterka w jakim sensie? Odpocznij. Może być salami. Ale live'a do 6 rano na pewno nie będzie. Nie powiem wam, że live'y są fajne, natomiast są też męczące. Zresztą to jest takie pozytywne zmęczenie. Jak tak sobie dzisiaj nagrałam materiałów w sumie 3. Kurwa, co jest? Co mi to kurwa robi drzewko? Dobra, wyjdź z tego kamienia, bo kurwa...
No. Co z tak gównie nie pali? Już umarłeś? No, odcinek Mortala mi wyszedł ponad 20 parę minut, z Quantum Conundrum jest ponad 30. No, God był krótki, bo akurat z Gota był króciutki odcinek. Dobra, czas się przenieść w te rejony. Tutaj mamy wszystko. Teraz to. No, zobaczcie, jak ja tutaj mam ładnie podkrywane rzeczy. I później się przenosimy tutaj. A Pieterka, nie chodziło mi o Don't Starve'a albo... No co się ostatnio obraziłam, nie wiem. Chyba tylko na Don't Starve'a. Czego drom ryje? Bo nie przypomniał sobie, że mi się z kimś ostatnio obrażała. Dobra, czy to jest na wodzie, czy to jest... Tak, to jest na wodzie. Tutaj mam łódkę. A, na książkę, tak! W sensie na... Na tą... Co jest... Ever. Nieśmiertelni, Kurwa. Nie pamiętam, jak się nazywa, przyznaję się. O, bardzo blisko. A no to od ciebie zresztą. Bo ona jest od ciebie, nie? Czy nie, od ciebie było Ever. Kurwa, ja już się nie orientuję. Wiano, przeczytaj list. W ogóle mamy co fajnego? Wypadałoby niedługo skoczyć się sprzedać. No to widzisz, ty nawet nie wiesz, czy od ciebie, czy nie od ciebie, a ja wiem. Pieterka się... Nie wiem, może mi się podobam. Akurat tym polem nie szczególnie się interesuję. W sensie, że rzeczy sprzedać. To jest skrzynka, którą już znalazłem. Tylko mi nie mówcie, że nagle ją w jakiś magiczny sposób otworzyłam wcześniej i teraz mi questa nie zaliczy. Są beczki.
Dobra, jest. Nie no, ale z toporem latać nie będziemy. Jesteśmy jednak wiedźminem. Dobra. Ha, i teraz tutaj i się mogę w sumie cofnąć do miasta i się wysprzedawać. Czy wysprzedawać brzmi lepiej? Czekajcie moment. A no, Piotrek jest facetem, faceci się czasem rozhacają. Ktoś tu jest psychiczny. Myślę, że sobie jeszcze te... Nie wiem, czy zrobimy wszystkie. Możemy spróbować. Dla mnie Wiedźmin toporem nie może. No, Wiedźmin to Wiedźmin, ma mieć dwa miecze w dłoniach i napierdalać. Nazwanie go panem. No cóż, no, spoko, jak to lubi. Tylko żebym sobie tych gaci skraftowanych nie... Kurwa. Nie sprzedała. Sorry, mieszczanin. Pokaż mi swój. Ten zawsze miał hajs, no. Dobra, pójdziemy do kowala, ale jak kowal nie będzie miał, to chyba trzeba będzie na Skellige skoczyć. Jezu, tego kurwa nigdy nie ma jak przychodzenia. Pokaż mi swój. Film Wiedźmin pozwolę sobie zostawić bez komentarza. W sumie film Wiedźmin nie potrzebuje komentarza. No. Co jest? No to lecimy na Skellige. Bywaj. Pieterka, bo wiem, w którym momencie ucinać. Zawsze na pokaż mi swoje. Nie, za każdym razem jak słyszę pokaż mi swoje towary. Jest film Wiedźmin, zdecydowanie nie polecam. Chociaż nie, te efekty, kurwa, niczym w najlepszych zagranicznych filmach, to było to. To było, kurwa, tak totalnie to. I tam, kurwa, wąż ze skarpety. Dlaczego nie mogę? Co jest? Jajeczko, kurwa, Wiedźmin. A więc wróciłeś.
Chętnie się rozejrzę. Też ma 3800, to za dużo nie poszalejemy. Gdzie on się sprzeda, kurwa? Bywaj. To w ogóle były jakieś sceny seksu w tym Wiedźminie? Kurczę, regulamin. Dobra. Czy Diero, dobra, ten Wolszczak jako Yennefer ujdzie, no ale... Ładuj się, ładuj się... I lecimy tutaj. Same cycki nie uratują ci tego filmu, niestety. Już tam Zamachowski był jako Jaskier? Nie pamiętam tego i to dobrze, to chyba jakieś dramatyczne chwile. Dobra, Misiaki, zrobimy sobie te trzy znaki zapytania, tam będziemy na dzisiaj kończyć. Cztery godziny live'a myślę, że nam stykną. Co strzeliłam? Agroma se strzeliłam. Dobra. O, to jest jeszcze jedno gniazdo. No rzeczywiście jest. Się pozbyć Endriak. Muszę to wysadzić w powietrze. No shit, Geralt. No shit. O. No czasem se trzeba taki je butnąć porządnie.
Coś dużego skądś napierdala, nie słychać skąd. Siedlisko potworów. Nekerów! Jest coś dużego. Troll. Nie lubię zabijać trolli, mam do nich sentyment. Tutaj gdzieś jakieś skrzynki, coś. No. Dobra. Dzięki misiaczki za live'a. Ja. Jutro zapisy będą. Dobrze się trzymajcie i cześć.